Ruben chce zwierzaka. Rety, królestwo taśmy klejącej jest dalej niż myślałem. Nie chcecie się zatrzymać na mały postój? Nie, jedźmy dalej. Zaraz, czy to park dla zwierząt? Patrzcie, ile ich jest! Zwierzaki? Że to? O tak, pobawię się zaraz z każdym z nich! Zarazem, to chyba nie jest zbyt dobry pomysł. Nie ma sprawy. Na pewno już wyrosłem z tych wszystkich alergii. Och, Ben, powinieneś się trzymać z daleka od zwierząt. Ale nic mi nie jest. Chyba jednak do siebie nie pasujecie, wiesz? To nie w porządku. Byłbym najlepszym opiekunem świata. Zwierzak to obowiązki. Może myślisz, że to tylko zabawa, ale trzeba je karmić, szkolić, a przede wszystkim po nich sprzątać. Ciężka praca, a zwłaszcza gdy jesteś tak bardzo na wszystko uczulony. Nie musisz mi przypominać. Przynajmniej dobrze się troszczę o te bakterie w brudnych skarpetkach. Dlaczego żadne z was nie wierzy, że poradzę sobie z opieką? Sam musisz przyznać, nie jesteś mistrzem w sprzątaniu. To dlatego, że wciąż muszę sprzątać bałagan po innych. Z moim super fajnym Omnitrixem, którego używam rozsądnie, ponieważ jestem bardzo odpowiedzialny. O, czy to znaczy, że pomożesz nam posprzątać w samochodzie, Ben? Robienie porządków. Popatrzcie. Ech, niemożliwe. Ciągle posprzątaj, podkurzaj. Gdyby tylko nie ta alergia, miałbym zwierzaka i byłbym świetnym opiekunem. A co tu? Nie wiem, czym jesteś, ale na pewno nie chcesz ze mną zadzierać. O, jaki słodziak. Jesteś jakimś kotem, psem, królikiem? Jesteś jak... królopies. Tak, dokładnie. Ha, trzy zwierzaki w jednym. Hej, nie kicham. Moi obcy nie mają na ciebie alergii. Moja alergia! Nie! Nie jestem na ciebie uczulony? Jest sposób, żeby się przekonać. Tak, nie kicham. Chodź bliżej, malutki. Na pewno taki zwierzak jak ty zna trzy razy więcej sztuczek. Moglibyśmy się bawić cały dzień. Ben, pomóż nam się spakować. Musimy ruszać dalej. O nie! Nareszcie znalazłem zwierzaka, przy którym nie muszę kichać. I mam go zostawić dla jakiejś taśmy? Szybcior. Zabawny i mądry. Cóż, choć to Ben miał zrobić obiad, to sami jakoś sobie poradziliśmy. Wszystko z nim okej? Jak tylko zacznie znów oddychać bez kichania, zrozumie, że mam rację. Kto tak posprzątał? Podoba mi się ten nowy, pozytywny Ben. A ja chciałem tylko być jak najlepszym Benem, żebyśmy mogli ruszać do tego zamku z lasotaśmy, który chcesz zobaczyć. Tak, ten zamek z lasotaśmy. Tak, zamek z taśmy. Jesteś dziwnie entuzjastycznie nastawiony. Szczerze mówiąc, cieszę się, że przyspieszyłeś wyjazd. Niektóre z tych zwierząt mnie przerażały. Ten dźwięk oznacza sygnał do wyjazdu. Rybka złapała przynętę. Jak się trzymasz, mały? Wszystko okej, dzieciaki? Co? Pewnie tak! No dobrze. O, rozumiem. Zgłodniałeś. Czas szybko płynie. Nie wiem jak wy, ale ja już mocno zgłodniałem. Jest tu zaraz świetna knajpa. Wspaniale! Zachowujesz się dziś dużo dziwniej niż zazwyczaj. Nie, zwykła dawka świra. Nie powiedziałabym. Sprawdzam, jak się śpi na podłodze. Słyszałem, że to dobre dla pleców. A nie możesz być trochę ciszej? Naprawdę chcę spokojnie poczytać. Okej, dzieci. Kto
Kto jest gotów na staromodne jedzenie w przydrożnym barze? Czyli naleśniki na kolację. Idziesz, Ben? Co znaczy ta twoja mina? No wiesz, tak sobie myślę, jak dobrze jest być odpowiedzialnym i wywiązywać się z zadań. Czy twój kot się rusza? Tak. Idziecie, dzieci? Dziwaczny jesteś. Nie próbuj zjeść moich naleśników. Okej, mały, super. Chyba niczego nie zauważyli. Zostaniesz tu, a ja zaraz wrócę. Dobra? Odpowiedzialny! Dolewkę. O, dzięki. Miło, że dołączyłeś. Świetny żarcik. To co dokładnie zatrzymało cię w wozie? O, same odpowiedzialne rzeczy. Serio? Na przykład? No wiesz, pogaszenie świateł, sprawdzenie szafek, segregowanie odpadków. O, wow! Widzisz te wspaniałe desery, które leżą tam? O, tam na wprost? Poza tym tak, jestem dość odpowiedzialny. Można by powiedzieć, że zdecydowanie nadaje się na opiekuna zwierząt. Nie jestem pewien. Dlaczego? Ben, nawet jeśli zdołasz wyleczyć swoje uczulenie, to żywe stworzenia i wymagają stałej opieki. Bardzo przepraszam, to słońce oślepia. Co? Przecież już ciemno. Nie, co to jest? Schowajcie się, obronimy was! Ben, dawaj! Zmieniaj się w coś potężnego i złap to coś! Coś dużego. Siła. Zaraz. Nie, nie siła. Odpowiedzialność! Postaci mogę bezpiecznie opanować królopsa. I to w odpowiedzialny sposób. Heppa! To ja, malutki... Może nie taki malutki. Ej, poznajesz? Bawiłeś się ze mną. Nie rozumiem, co spowodowało taką zmianę w twoim zachowaniu. Naiwność, Tennyson. Doktor Animo. Miałem niezłą zabawę, patrząc, jak przygarniasz mojego pupila po to, by cię pokonał. A skoro złamał ci serce, dokończmy tego dzieła. On steruje moim małym królopsem jakimś wszczepionym w ucho urządzeniem. Sprawdzimy, czy te łapy z plazmy mogą mi tutaj trochę pomóc. Powinienem przejąć sterownik doktora Animo! Co się tam dzieje? Miałeś go wykończyć! Twój stwórca ci rozkazuje! Nie bez tego głupiego sterownika mózgu! Jesteś tchórzem, Animo! Tworzysz potwory, żeby odwalały brudną robotę! Moją życiową pasją są eksperymenty na zwierzętach. I wiem, trochę dziwnie pogubić się w niuansach. Ale masz rację. Czasem najlepiej skończyć robotę samemu. Złaź ze mnie, ty bezużyteczny zwierzęcy mieszańcu! Królopsie! Wygrałeś ze mną. Nie jestem w stanie pokonać cię jako dziesięciolatek. To gratuluję przyswojenia tej prawdy. Tak niewielu to potrafi. Na szczęście tak długo gadałeś, że Omnitrix się naładował. Co? Gołąbot do mnie! To jeszcze nie koniec, Tennyson! Zemszczę się, zobaczysz! Nic ci się nie stało? Nie, muszę tylko znaleźć królopsa. Że co? Do nogi! Co? I co myślisz, dziadku? Chyba załatwiłem to dość odpowiedzialnie, nie? Hej, wracaj! Ben, Animo nie zrobił z niego pieszczocha. Poza tym nie byłby szczęśliwy, siedząc w aucie całe lato. Masz rację. To jak mu pomożemy? Widzisz, tu się odnajdzie. Tak, on chyba się cieszy. Tak właśnie będzie odpowiedzialnie.
to chyba jest pożegnanie malutki. Może jeszcze nie jestem gotów, żeby mieć zwierzaka, ale przynajmniej jestem gotów, by to przyznać. Hej, co znaczy, że tak naprawdę jestem dość odpowiedzialny, żeby... Nie. Musiałem.